Maria Konopnicka, Szkolne przygody Pimpusia Sadełko. Marsz z kuchni. Zjadłszy swoje specjały, oblizał się nasz kocina i rzekł: jakoś ta nauka wcale nieźle się zaczyna. Chwalić Boga, że rodzice do takiej mnie dali szkoły, gdzie prócz tańca i jedzenia obce inne są mozoły. No, co prawda, już i w domu do tego mi się nie sposobił. Pytam nawet, niech kto powie, co ja bym nad książką robił. Muszę tylko do śpiżarni i do kuchni poznać drogę, a najpierwszym uczniem w szkole na mój honor zostać mogę. Jakoż dobrał sobie Pimpuś kompanijkę tęgich kotów i wyprawił się do kuchni na naukę dalszą gotów. Biegną jeden przez drugiego i dalejże do kucharki. A dzień dobry, pani Piętka, przyszliśmy tu zajrzeć w garnki. Pani Piętka z wałkiem stała przy stolnicy pełnej ciasta, a była to popędliwa i niemłoda już niewiasta. Jak zobaczy owe koty, jak nie krzyknie na nich z góry: ale niuchy, a nie cnoty, a marsz z kuchni w mysie dziury! Jaki taki bliższy proga umknął zręcznie przed pogonią, a zaś reszta się spotkała z pani Piętki twardą dłonią. Płacze Kizia, Sofinetka, płacze Pimpuś nasz uczony i ze wstydem się wynoszą, pospuszczawszy w dół ogony. Ach, i luby wiek dziecięcy ma swe troski i kłopoty. Dziadki moje, mądrość życia zdobywają we łzach koty. Hej, Lisku. Czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.